Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomy, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Gramy dzisiaj na Erangelu, mapa bardzo rzadko spotykana ostatnio, ale udało mi się ją trafić, więc mam nadzieję, że też uda mi się zrobić tutaj dobry meczyk, więc lądujemy sobie na sheltery, lądujemy sobie w okolicy shelterów, lucimy to, później patrzymy, gdzie leci strefa, udajemy się do strefy, no i tam już gra nam się potoczy według jakiegoś scenariusza, zobaczymy jakiego. To już jest, wiecie, Battle Royale, nie? Tutaj trzeba przetrwać. Więc lecimy ze świątecznymi nagrywkami, można powiedzieć, że już powoli, bo święta, ludzie za rogiem, a nagrań zapasowych jeszcze żadnych nie mam. Więc fajnie by było też coś przygotować, nie? Też żeby było co oglądać, żeby było co tutaj działać, bo jak mówiłem wczoraj, no była delikatna przerwa, czas te przerwy już powoli skracać. Nie ma przerwy, ludzie, nie ma przerwy, trzeba działać, nie można odpoczywać. Dobra, lecimy sobie na sheltery. Nikogo tutaj dookoła nas nie widziałem, więc fajnie by było, gdybyśmy tutaj się właśnie mocno, mocno oblucili. Tak grzecznie, spokojnie, a później byśmy sobie wjechali do gierki. Jest kałak na starcie, jest plecak 1K, więc już coś tam mamy. Bierzemy granat odłamkowy, bierzemy sobie zestaw pierwszej pomocy, bierzemy w siebie, ładujemy te magazynki, te inne bajery. Kolimator jeszcze był, czy holo jakiś widziałem? No, o właśnie. To sobie biorę, plecak dwójeczka też przechwytujemy. Oczywiście wektora to ja nie chcę, scope'a trójki nie na tej mapie. To sobie wezmę, SLR-a biorę, kamizelka dwójka biorę i amunicja biorę. No i elegancko jesteśmy w miarę już ustawieni, jeszcze jakiś celownik pokroju, nie wiem, czwórki. No i możemy tutaj powoli tych gości dojeżdżać, aby tutaj ich się udało dojechać jeszcze, nie? Jest ta czwóreczka wymarzona, o której mówiłem przed sekundą. Pionówka to jest za lepszej broni, typu Beryl, czy jakaś MK Scar, coś takiego, bo kałachem na dłuższą metę grać nie chcę, bo jednak ten kałach jest dla mnie ciężki, ale już mówię, chciałem Scara, mam Scara, więc no, widać, że nam się gierka póki co układa pod nas elegancko, bo co chcemy, to nam się o dziwo tutaj pojawia. Mini amunicję biorę, 108, mam odeskara, to jest mało trochę, to sobie trochę wyrzucę tego i podnosimy jeszcze amunicję MK12, nie chcę, Serrara jest lepsza. Chętnie bym przyjął tutaj coś takiego mocniejszego, kalibrowego na snajperce, chociaż ten, ta SLR-ka nie jest też zła, nie? Więc już z tym można pograć. Jest Beryl, tego nie chcę, biorę sobie patelnię, leczonko oczywiście zbieram. Jak to początkowa faza w PUBG, ludzie, no biegacie i zbieracie. No tak to tutaj przeważnie na starcie wygląda. 250 ammo mi styknie, leczenie jeszcze sobie jakieś popodnoszę. Tego już mi nie trzeba, powiększony magazynek do SLR-y zamontuję. To nie chcę, tutaj bandaży sobie z 5 jeszcze wezmę. Dobra, jak już mamy tak w miarę wszystko, to mogę już na tym zostać. Ewakuujemy się powoli z tych shelterów, jest Mosin, dobra, to sobie zmieniamy. Oczywiście 48 ammo mi na Mosin nie wystarczy, więc tego tutaj nie musimy już doposażać. Strefę mamy, więc na ten domki byśmy się udali, będzie tam całkiem, wydaje mi się, że spoko. Jak sobie tam podjedziemy, bo jak ktoś będzie rotował, to będziemy mogli sobie śmiało do niego podejść i go tam, wiecie, kropnąć. Słychać już pierwsze strzały na mapie, słychać pierwsze strzały, pierwsze ofensywki już wchodzą. Już się tam chłopaki zaczynają dojeżdżać delikatnie. I to jest kawałek od nas. O, Vintores, ten Vintores Challenge też trzeba zrobić, ale nie na tym odcinku, bo już widzę, że mamy dosyć mocny lód, nie? Więc ten mocny lód trzeba będzie wykorzystać, żeby jak najlepiej wyjść, nie? Tutaj z niego. Jest mocna, tu jest to ewakuacja, której nie będę używał aktualnie, bo nie ma sensu, jeżeli mamy tą strefę. No fajnie by było sobie przejąć jakieś takie domki, żeby można było coś pofragować, nie? Bo w tych bunkrze siedzieć nie zamierzam dłużej, bo po co? To jest jakby, ludzie, taktyka na wygranie meczu. Macie taką strefę jak teraz. Jak nie możecie wygrać, to tak możecie zagrać. Macie taką strefę jak teraz, siedzicie w tym bunkrze, wsadzacie dupę gdzieś taki róg i po prostu czekacie. Czekacie, kto wychodzi, to leci w niego seria. No i tu macie free winka, to jest nabijanie ludzi wygranych tutaj. No, paść w takiej sytuacji jest ludzi naprawdę ciężko, nie? To jeszcze jest efekt zaskoczenia, ale to jest efekt taki zaskoczenia, że go się nie da przebić. Ten Gula teraz dwa fragi ładne wyciągnął, jeden pod rząd za drugim, więc tam niezła seria musiała polecieć. Jeżeli to jest mecz solo i dwa fragi niezależne wyciągnąć obok siebie, no to jest ludzie naprawdę, naprawdę ładne zagranie. Mamy łaza do rotacji, mamy łazito na wejściu, więc spoko, jest motorek w razie czego, gdybym chciał rotować. Będziemy mieli mgłę. Będziemy mieli też mgłę. Tych domków nie chcę, ale te domki chcę. One są w miarę centrum strefy,
A są to domki, które lubię. Bardzo lubię na nie grać. Są to z garażem. Są one te na tej górewce delikatnej, więc tam się z niej fajnie dosyć wyciąga, jeżeli też dobrze nam zadziała. Tutaj ten nasz Mosin, no to będzie, ludzie, wydaje mi się, że naprawdę kawał dobrego meczu. Oby się ta gierka nam ułożyła i poszło wszystko po naszej myśli. Leci tam zrzut na daleko. Do zrzutu w teorii też bym mógł podjechać, też bym go mógł zawinąć, też bym mógł się tam na niego przykampić delikatnie i chyba sobie pod niego podjedziemy. Paliwko mamy, samochód mamy, zrzut dopiero leci, więc rotować śmiało można. Nie jest aż tak strasznie daleko od nas, jakby się mogło wydawać. Tylko żeby się tutaj właśnie nie przewrócił. Dobra, jeszcze jedziemy. Jeszcze jedziemy, ale teraz zgubiłem zrzut trochę z pola widzenia. Dobra, mam go. Jak wiecie, po tych łąkach się ciężko jeździ, ale UAZ sobie radzi. Ja tak myślałem, że jest trochę bliżej, z racji tego, że jest tutaj mgła. To myślałem, że to w miarę szybko do niego podjedziemy, ale widzę, że kawałek jeszcze do niego mam. Jeżeli wyląduje w wodzie, no to go nie chcę. O, widzę, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, tu już się zadymiło, tu już się strzela. Okej, okay, też do mnie się próbuje gość. No ładnie, zrzut jest w wodzie. Zrzut jest w wodzie, więc tego zrzutu to ja nie chcę. Ale te domki to sobie przejmę, one są cały czas w grze. Albo tutaj mogę nawet podjechać, też nie jest to zły kampik. Może to się za chwilę nie skończyło na tym, że ja będę jeździł, szukał, kombinował, a koniec końców się skończy zaraz chwilę jakimś fikołkiem, nie? Bo też się tak może zdarzyć. Te domki mnie interesują na górce. Domki, które chcę ogrywać. To jest mój kampik. To jest mój landing. Sobie podjeżdżam i tu sobie gram pod to. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Że będzie, ale go ubijemy. O! Mogę mieć taką nadzieję. Leczonko jest, kamizelki do podmiany są. Kas dwójka jest na głowie. Jest, wszystko się zgadza. Drzwi zamykamy. Bierzemy snajperę. Ktoś z tego lasu strzelał, tak mi się wydawało. Ale póki co nie widzę nikogo. Tutaj w miarę czysto. No nic, no mamy miejscówkę przejęte. Miejscówka przejęta, skin zamontowany na łazie. Każdy wie, że tu jestem, czekamy na strefę. Strefa się pojawi i później myślimy, co dalej. Tutaj na razie czysto. Patrzcie, to domki sobie tak zerkam. Dacia zamontowana. No mieliśmy okazję postrzelania tam, ale no nie wiem, czy był sens jakiś się pakować między trzech i wiecie, i przeżywa tylko ten, co no ma laki farta trochę, nie? Najbardziej w dupie jest ten, co jest w środku, a przeważnie patrząc na moje szczęście w grach, jakie ostatnio mam, to bym był w tej największej minie, nie? Pakowany. A tak grzecznie sobie kampika tutaj przejęliśmy. Mamy kolejny zrzut! Mamy kolejny zrzut, który sobie tam leci. I na ten kolejny zrzut chyba też się wybiorę. Zobaczymy. Pierwszego nie udało się podnieść, zobaczymy, jak będzie z drugim zrzutem. Wezmę sobie samochód, który jest troszkę w lepszym stanie niż ten, co miałem. Tak, słucham tych strzałów jeszcze, no. Cały czas to lata tutaj, nie? Cały czas gdzieś tutaj te kule ze snajperek słychać. Ale tych ziomków nie widać. Drugi zrzut leci, dalej leci w tamtym kierunku, gdzie byliśmy. Ej, wydaje mi się, że to jest drugi drop, który może polecieć na wodę. Czajcie to? Drugi drop, który leci. Chociaż nie, to jest jasna, dobra, to go tam nie ma. Nie leci na wodę, on leci na jasnaje. Jest zrzut do przykampienia na domek. Ciężki zrzut do wzięcia. Nie chcę go brać jednak. Robimy akcję ewakuacja. Sobie pojeździmy trochę. Pokręćmy się. Ale tego zrzutu tutaj jednak nie chcę, no nie. Gość kampi pod domkiem i wiecie, i sobie go przejmuje. Dobra, mamy strefę kolejną, pokaż mi ją. Tam, dobra, już mamy punkt orientacyjny, rotujemy stąd. Rotujemy przez te łąki oczywiście, one nie są łatwym rotatem, bo ten samochód tutaj jeździ dziwnie po tym, no ale próbujemy. Próbujemy. Ostatnio w ogóle jakiś turniej w PUBG był, ten PUBG Rondo, coś tam, Showdown. No i mnie dalej nie zaprosili, a chciałbym taki turniej sobie zagrać. Chciałbym taki turniej sobie zagrać, ale no zapki niestety nie dostałem, więc go sobie nie zagram. Dobra, więc jedziemy dalej. Tutaj są samochody jakieś.
dziwne. Podjazd był robiony. Dobra, zawijam stamtąd. Chciałem zagrać pod tego typa, co tam pod to drzewo wylądował. Chciałem go kropnąć, wiecie, z daleka. Ale z tego to fraga nie będzie. On się tam też z kimś montuje. Też się z kimś strzela. Kogoś tam przypatrzył. Tu jest kolejny zawodnik. Ej, to jest opcja zdjęcia tego zawodnika. Patrzcie, pyk, pyk. Sam łeb wystaje. Jakaś tam szansa na trafienie była, ale mała. Dobra, zawijamy się stąd. Była szansa upolowania tego gościa. Na tą górkę to ja nie chcę podjeżdżać. Sobie trochę pojeżdżę jeszcze. Tak szukam ludzie tych fragów na razie. Ale tak chcę zagrać, pofragować, ale bezpiecznie. Pofragować z głową, a nie jak imbecyl jakiś. No to ta gierka na razie tak wygląda. Okej, mamy. Dobra, chłop wjechał do garażu, to my stąd spadamy już. Niech sobie tam w tym garażu gra. Ja przejmuję kolejny domek. Garaż zajęty, to sobie tutaj garaż przejmę. Niby otwarte, ale... Próbujemy. Słuchaj, trzeba, bo nie wiem, czy tutaj kogoś nie słyszałem, żeby... tupnął, czy coś tam. Niby czysto. Dobra. Niby tutaj czysto, niby jest ok. Więc kampik przejęty. Mamy tutaj strefę. W tym momencie, ludzie, pasuje też kogoś ufragować już. Minęło trochę czasu. Ale jest mgła. Mgła, na której nic nie widać. Kampik fajny przejęty, no ale z tego na razie nie pofraguję chyba. Czas tutaj, ludzie, teraz przejąć tutaj jakiś fajny kampik, jakąś fajną miejscówę i zacząć fragować. Strzały słychać, ale tych przeciwników na razie jeszcze nie widzę. 24 osoby w grze. Nikogo nie udało mi się tutaj sfragować. Na początku tylko mieliśmy chwilę wizji na jakichś gości, a tak to cały czas pustka. Ale widzę tam już jednego pod skałką, patrzcie. Jak się wychylał, nie? Delikatnie go widziałem, na sekundę się wychylił i go przyczailiśmy. Ten kampik mnie nie interesuje, ale ta skałka, bo za nią jest gość. Tu będzie chciał polować tutaj zaraz. Nie będzie to łatwy traf, ale musimy. Musimy go przymierzyć, bo ludzie chcą tego fraga. Nie wiem, czego teraz nie dostał w tym momencie. Dobra, mamy go. Udało się tą głowę ustrzelić. Gość też gra późną strefę. Gość w ogóle tam siedzi i liczy, że nie wiem na co. Przecież ani strefy nie ma, ani niczego. Tak daleko. Bardzo ciężkie do zrotowania ogólnie pozycje już. Dobra, mamy tutaj do przebiegnięcia parę metrów. I to open jest sam. Nie ma którędy tutaj zrotować za bardzo, tak żeby się pochować. Mamy też samochód. Jednak tym samochodem nie wiem, czy ja chcę rotować w tym momencie. Ale musimy. No musimy zaryzykować. To jest bardzo ciężka strefa do zrobienia teraz. Najpierw byłoby tym samochodem się gdzieś, wiecie, schować. Żeby ten samochód sobie wybuchł. Później pod niego grać. Dobra, tu jest coś. Jest jakaś górka, jest jakaś jama. No pod to musimy grać. Nic nie poradzę innego. Plecy. Jakieś są. Jedzie jakiś łaz.
jakiegoś to samo próbuje grać, obity mocno już. Dobra, mamy fraga. No tak muszę grać, ludzie, ale jakiś skin miał. Alper the Great. Może to był jakiś progracz? P90 miał. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Ale na czapę dostał delikatnie. Tłumik płomienia sobie wezmę. To biorę. Troszkę amunicji tej wyrzucę i apteczki sobie wezmę. Dobra. To mi starczy. Skopa 6 mam. Bo to 6 będę grał. To już jest fajna zabawka. Okej, okay, strefę tutaj jakoś mamy w tym bandole. Jest gość, o kurcze. Nie wiem co on tam szuka, ale... ale z nim trzeba będzie się rozprawić. On jest w gorszej sytuacji niż ja. Dostał? Dobra, full auto. Czajcie to, że to za chwilę w topie? Czajcie to? Czajcie, co tu się teraz wydarzyło? Chłop siedział tutaj przy strefie i nas jeszcze wyklikał w tym garażu? No nic, ludzie, takie mecze też się zdarzają czasami. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.